Tym razem nie na wnuka. Rybnicy funkcjonariusze ostrzegają przed oszustami, którzy podają się za pracowników wodociągów. Zaledwie od środy oszuści okradli w ten sposób trzech rybniczan. Więcej na ten temat opowie rzeczniczka rybnickiej policji Aleksandra Nowara. Jak zwykle przed świętami generalnie oszuści się uaktywniają. Do tej pory stosowano różne metody. Najpopularniejsza na wnuczka, na którą niestety sporo osób się nabierało i traciło niejednokrotnie oszczędności swojego życia. Tym razem mówimy o osobach, które podszywają się pod pracowników wodociągów. Ostatnio, właściwie od środy, w ciągu kilku dni odnotowaliśmy 3 takie przypadki. Znowu oszukane zostały starsze osoby. Dwaj mężczyźni pukają do drzwi, mówiąc, że są pracownikami wodociągów. Twierdzą, że w mieszkaniu jest jakaś awaria i oni przyszli to sprawdzić. Oczywiście dość ta historia jest wiarygodna. Są wpuszczani do mieszkania, naprawiają. W międzyczasie proszą o rozmienienie pieniędzy. Starsza osoba idzie, pokazuje niejednokrotnie, gdzie te pieniądze trzyma, gdzie są schowane. No i potem już dochodzi do kradzieży. W ten sposób okradziono 3 mieszkania, 3 starsze osoby, w każdym przypadku po kilka tysięcy złotych. Także to były bardzo poważne kwoty, dlatego tutaj uczulamy wszystkich, aby takich osób nie wpuszczać do mieszkania. Jeżeli mamy wątpliwości, to najlepiej do tej firmy, za którą się podają, zadzwonić, czy rzeczywiście takich pracowników wysłała do ich mieszkania, a na pewno ostatecznością jest dawanie jakichkolwiek pieniędzy. Najlepiej jest na przykład poprosić również sąsiada o pomoc. Jeżeli się boimy wpuścić osób obcych, najlepiej nie wpuszczać, jeżeli już chcemy, to prosimy kogoś, kto jest w pobliżu też o pomoc, żeby asystował jakby tej wizycie. Natomiast bardzo istotnym jest to, żeby natychmiast powiadomić policjantów, natychmiast, jeżeli doszło do takiego oszustwa, ale też jeżeli na przykład mówimy, że nie wpuścimy, bo musimy coś sprawdzić, te osoby czekają pod drzwiami, to też warto zadzwonić na policję, wtedy jesteśmy w stanie szybko przyjechać, wylegitymować się, dowiedzieć, czy to rzeczywiście jest pracownik danej firmy. A warto również zaobserwować, gdzie te osoby poszły, w jakim kierunku, czy były w jakimś towarzystwie, czy może wsiadły do jakiegoś samochodu, zapamiętać rysopis. To są wszystko bardzo cenne dla nas informacje, dlatego prosimy o kontakt i oczywiście nie wpuszczanie obcych, a przede wszystkim nie dawanie żadnych pieniędzy.